Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elex. Słuchajcie, troszeczkę się pozmieniało z tego względu, że przeczytałem, zaraz przed nagrywaniem przeczytałem wasze komentarze, związane z Hakonem, żebym wczytał grę i żebym go zabił. Poszedłem jednak wśród tych, tak naprawdę sprawdziliśmy sobie wszystkie trzy opcje i tak naprawdę poszedłem na kompromis, bo ani nie wskazałem mu miejsca pobytu albów, ani nie zabiłem go, czyli nie skłamałem. Czyli nie zabiłem go, powiedzmy, na miejscu, tylko wskazałem mu błędny adres i mam nadzieję, że coś go dojedzie. A jeżeli nie, no to pewnie prędzej czy później się spotkamy i będę mógł mu wpuścić przysłowiowy wpierdziel. Wszystko inne zostało po staremu, czyli zagadałem sobie z tym, przyniosłem zębatkę i teraz mam taki pewien problem, bo nie wiem za bardzo, co mógłbym ze sobą zrobić. Nie mam tutaj zadania żadnego, które mogłoby mnie zająć na dłuższą chwilę. Jedyne zadanie, które sobie teraz ustawiłem, to jest zadanie związane z nowym banitą, czyli z rokiem. Rok, który poszukuje jedzenia. Problem jest jeden. Nie posiadam żadnego gościa, który jest w stanie mnie nauczyć rzemiosła, czyli otwierania zamków. A jest tutaj jakaś pewna skrzynia, którą zainteresowany jest z tego, co się orientuje, rok z zapasami. Tylko że potrzebuje drugi stopień otwierania zamków, żeby móc ją otworzyć. No ale niestety takowego nie posiadamy, więc no jest pewien problem tutaj. Ale pójdziemy w tamte rejony i zobaczymy tak naprawdę, co tam ciekawego się dzieje. W ogóle spojrzałem na mapę, to niestety, ale nie mamy żadnego właśnie w tym momencie poznanego NPC-a, który mógłby nas nauczyć jeśli chodzi o Wszechserce, otwierania zamków. Tak? Wróć do swoich obowiązków przy Wszechsercu albo cię zabije. No niestety nie chcę go zabijać, nie chcę go zabijać po prostu, no czajcie zabić Roka, no trochę lipa na nagraniu. Twoi ludzie cię potrzebują, ale muszę mieć charyzmę na punkcie drugim, a charyzmy nie chcę jakoś nie chce mi się dodawać do charyzmy. W takim razie idziemy explore, chyba że napotkamy jakiś ewentualny opór. Jeżeli chodzi o albów, na których zasadzaliśmy się tak naprawdę na samym końcu poprzedniego odcinka, no to wróciliśmy sobie od nich z tego względu, że tych pięciu albów... Co to było? W sensie dlatego, że tych pięciu albów niestety nie jest tak... Znaczy te pięć albów nie jest takie... No naprawdę jeszcze do mnie doleciał. Te pięć albów nie jest tak bardzo osłabione, jakbym chciał, niestety, ale robią srogie damage. Więc jedyne, co mnie ratuje, to tak naprawdę ściąganie na nich... innych mobków. O. Dobra, jesteś gotowy? Uważaj! Oh shit, to jest jakiś skeks! Fucker, dupę. Rok! Uważaj, zbliża się! Bijcie go, dobrze, bijcie masterczuki! To jeszcze za dużo obrażeń, to nie robią. Dobra, zabijmy tego bomblozwierza. Okej, tego całego skeksa niestety będzie ciężko upolować, co mi się wydaje. Czekaj, czy on przechodzi przez... sobie tam, gdzie oni go tam wcisnęli. No, całkiem nieźle go obijamy, tak naprawdę. Okej, naładujmy sobie. Raz. Dwa. Okej. Całkiem nieźle. Gość nie jest w stanie wyprowadzić żadnego ciosu. Okej. Okay.
Duras na szczęście powstanie prawdopodobnie. Nie chcę z wami walczyć, nie ma takiej opcji. Nie, przepraszam, ja tak tylko na chwilę, wiecie. Wow. O, smażone mięso. Teraz, ty chcesz suszone mięso, a chciałeś, żebym ci przyniósł suszone mięso, a masz smażone mięso, tak? Dobra. Przygotujmy sobie to w liczbie 15. Surowe mięso. A, do wszystkiego jest potrzebne surowe mięso. Aha. Znaczy, do burgera jest potrzebne surowe mięso, to trochę dziwne. Dobra. Kolego Rock, czy ty masz gdzieś tutaj jakąś izdebkę, co by móc... Zabronione, skrzynia pusto, ale to my już sobie to wyczailiśmy. No i tutaj jest zamknięte, zabronione. Prześpię się do rana z tego względu, żeby zregenerować sobie hapsy, bo trochę nas tam szarpnął raz chyba, albo dwa razy. Ten brzydal wielki. Ale dobrze, że udało nam się jakoś go pokonać. To mi się podoba. To mi się podoba. Na szczęście. Nie było większych problemów. Ale widać ewidentnie, że na przykład jakiś brzydal jest... Bardzo... No nie, no nie myślę, że kolejny taki sam. Że oni są bardzo twardzi. Bo od razu ma przy swoim... W swojej nazwie jakby... Kurde, weźcie, wiecie co? On zaraz ma przy swojej nazwie taką czaszkę, więc prawdopodobnie jest ponad mój poziom bardzo, bardzo... To jest normalne, czy ty jesteś... Ty też jesteś z keksem! No nie wierzę, naprawdę! Ja pinkole, no. O co chodzi? To jest normalne. Ja myślałem, że to jest jakiś... Shit. Ja myślałem... Że to jest po prostu jakiś, kurde, brzydol. Taki naprawdę srogi. A to jest, kurde... Po prostu zwykły mobek. Po prostu zwykły, legitny mobek. Czy tutaj może się przestać roić od mutantów? Proszę. O, super, tam jest jeszcze troll. Ha, świetnie. Dobra, biegnę na pałę. Może znajdziemy jakiś teleporter. Dobra, to wygląda... Czy to jest szakal? Czy to jest szakal? Ej, fajne miejsce. To wypadałoby się tutaj na chwilę zatrzymać. Czy ty jesteś szakalem, czy ty jesteś jakimś... O, nie, jesteś jakimś rozpruwaczem, który też jest over. O, shit. Dzień dobry! Dzień dobry! Czy znajdę tutaj upierunek? Banita! Okej, dobra, spoko. Już zamykam broń. Nie chcę broni używać. Ale zobaczcie, że ci banici nie są do mnie nieprzyjaźnie nastawieni. Ciekawe, czy dadzą im radę. Wypiony do banita. To jest Hunter? Hunter. Jeżeli on ma specyficzną nazwę, to prawdopodobnie będziemy mogli do niego zagadać. O, patrzcie, zróbmy tak. Dobra, wstawaj. A tam są jakieś ludzie typki. Ludzie mówią, że jesteśmy szaleni, bo pokładamy wiarę w naturze. A sami wierzą w coś takiego. Cześć. Osiągnięcia naszych przodków, które dla nas są stracone. Weźmy jeszcze z tego. Czekajcie, bo tam był jakiś Hunter. Ty jesteś Banita. Hunter. Witaj w obozie nieczystych. Witam. To miejsce, gdzie biedne, wygnane z miasta dusze czekają, aż albowie przybędą, by je wykończyć. Okej. Okay. Są tu jacyś handlarze? Czy są tu jacyś nauczyciele otwierania zamku? Handlarze tutaj? No, raczej nie. A ty nie handlujesz? Jeśli wiąże się to z zyskiem, to kupię i sprzedam ci, co tylko zechcesz. Czego szukasz? Pokaż mi, co masz na wymianę. Dobra. Sprawdźmy, czy obaj możemy na tym zyskać. No prawdopodobnie nie. Chcę się dostać do miasta. Pomożesz mi? Próbowałeś już wejść? Nie, jeszcze nie. Nie jesteś banitą, więc może warto spróbować. Jeśli nie będzie chciał cię wpuścić, wróć tu. Pogadamy. Może będę mógł ci pomóc dostać się do środka. Niech zgadnę, będę musiał tutaj przyjść, tak? Czego tu chcecie? Niczego nie chcemy. Chcemy zostać w mieście. Mamy do tego prawo. I tak być powinno. Klerycy zobowiązali się przestrzegać prawa. A tymczasem co? Bramy są dla nas zamknięte. Banici z Tawaru wspierają prawa ustanowione przez Radę?
Tego bym się nigdy nie spodziewał. Wy, berserkowie, zawsze mieliście ciasne łby. Prawo nie przynosi zysków. Oni coś knują. Dobra. Nic więcej tutaj nie wyciągniemy od nich. Czyli to jest miasto kleryków, tak? Dobrze wiedzieć. Apteczka, lampa. Ej, fajnie. Mogę to wszystko sobie po prostu wziąć. To mi się podoba. Złowieszcza notatka. A ciekawe, co w tej złowieszczej notatce tak naprawdę jest. Czekajcie. To jest tu. Złowieszcza notatka. O kurde, zawsze tym krzyżakiem. Fred tu był. Ej, po raz kolejny Fred tu był. Prawda? Dzbanek. Jeszcze tu widzę apteczkę. Telowy złom, apteczka. Receptura, nie wiem na co. Ale bierę, jak za darmo to bierę. A tego paliwa nie mogę wziąć? I pieniędzy ze Starego Świata. O, plecak. Klucz do skrzyni. Miotła, plecak, klucz do skrzyni. Do której skrzyni? Czyżby do tamtej, która tam jest? To wygląda jak paliwo jeszcze do wzięcia, ale nie mogę tego podnieść w ogóle. Dobra. Może to jest do tej skrzyni. Aaa, proszę bardzo. Elektrozom, karton papierosów i Elex. Super. Tutaj przed chwilą pojawili się, znaczy wcześniej, byli jacyś ludzie. Znaczy wyglądali jak klerycy, trochę ewentualnie jak albowie. Z daleka nie zdążyłem poznać, jak oni walczyli. To tutaj coś się pojawiło. Bierzmy tą roślinę leczniczą. I teraz tak, Rock chciał te zapasy. Zobaczmy w takim razie, jak to daleko jest. O Jezu, ale się rozpikselozowało. Tam. Skrzynia Huntera. A, Huntera. Tak? Czyli tego gościa, z którym przed chwilą rozmawialiśmy. Dobrze wiedzieć. Większość z nich działa mi na nerwy. Właściwie to wszyscy. Mnie nie pytaj, nic nie wiem. Tutaj nie mogę im nic wziąć. Wiem, o kim mówisz. Więc może raczej nie będę się tutaj kręcił. Podobno go okradziono. Jeszcze przez przypadek, kurde, nacisnę coś i... A tutaj? Też nie. Jeszcze przez przypadek coś nacisnę i będzie lipa. Prześpimy się do rana, żeby zregenerować sobie hapsy. Zawsze tam kawałeczek zaoszczędzimy na jakichś roślinkach. Tylko szkoda, że zaczął deszcz padać. Niegdyś musiało tu żyć sporo cywili. Nie. Mała roślina licznicza. Jaskinioptak. Nie powinien zrobić nam większego kuku. Teraz zastanawiam się, czy tutaj jest sens w ogóle wchodzić. Wygląda jak miejsce, do którego można wskoczyć. Może i nie. Ale wygląda na miejsce, w którym na samym szczycie możemy coś znaleźć. Proszę bardzo, Elexit. Kurde, za długo już człowiek gra w te gry, żeby na takie rzeczy się złapał. Oczywiście, że... Ale zaraz, ta skrzynia Huntera jest gdzieś tutaj. Nie mam tych kawałków, nic z tego. Ta skrzynia Huntera jest w środku? Trzeba to całkowicie. A tutaj jest chyba. To jest to? Nie. Takie wkurzające, tak bardzo wkurzające. Na pewno? Czekajcie. Tu jest ta skrzynia Huntera. Okej. Okay. Nie, dobrze wiedzieć. Nie wierzę w to. Tylko, że w takim razie trzeba byłoby ich jakoś wyciągnąć stamtąd. O! A ci to co tutaj robią? Rycy chyba, co? Dobra, no to w takim razie wbijamy na miasto. Zobaczymy, czy nas puszczą. Dobry. Strażnik i wędrowny kupiec. Witaj, nieznany. No witam. Mam wszystko, czego może. Pokaż mi, co masz. Dla ciebie. Żelazny młot? Nie, ja nie chcę od ciebie kupować żadnych takich rzeczy, bo ja sobie prędzej czy później to znajdę. A, coś tutaj jest. Nie wiem, czy widzieliście. Coś nas chce atakować. Tam na dole. Ale może jednak nie będę się tym przejmował. Z kolei tutaj... Oh shit. Nie. Ja już z tobą kiedyś miałem do czynienia. Nie mam zamiaru w żadnym wypadku mieć po raz kolejny z tobą do czynienia, kolego. O! I to, co chciałem, czyli teleport. Będziemy mieli szybko aktywowany teleporter relikt i teleporter hort? Co? Dwa naraz? Teleporter jest aktywny. A to ciekawe. Czekajcie. Wygląda na to, że połączony jest z innym w pobliżu hortu w Ignadonie.
Gdzie? Oh, what the hell? Dlaczego nie mogę? To? Hort. Faktycznie. Ej, odblokowałem dwa teleporty naraz. Nice. Jak bardzo mi się kojarzy ten gość z magiem ognia stojącym na drzwiach i że mnie nie wpuści. Jak bardzo. A, prawdopodobnie to jest wszystko otoczone taką kopułą, co by nie mógł wlecieć górą, prawda? Stój, ani kroku dalej. Gregor. Nikt nie może wejść do miasta bez przepustki. O Jezu, wolisz spuścić mu manto, czy znaleźć inną drogę? Tylko spróbuj, a nasze machiny rozedrą cię na strzępy. Chociaż z drugiej strony to ty ryzykujesz tu swoimi wnętrznościami, więc rób jak uważasz. Gdzie dostanę identyfikator? Nie dostaniesz. Miasto jest przepełnione i brakuje w nim zapasów, więc zamknęliśmy bramy. Wydano już pełną pulę identyfikatorów, a my dostaliśmy rozkazy, żeby nikogo więcej nie wpuszczać. Ci banici i tak już wystarczająco nadwyrężają nasze siły. Nie mówię, że dla nich pracujesz, ale dopóki porządek nie zostanie przywrócony, nie możemy ryzykować wpuszczaniem niepożądanych elementów. Musisz zaczekać, aż to się skończy. Niedaleko stąd zebrała się grupka osób, które są w takiej samej sytuacji co ty. Może do nich dołączysz? Były ostatnio jakieś ataki ze strony Albów? Na północy leży Ksakor. To chyba jasne, że zawsze będą się tu kręciły jakieś oddziały Albów. Ale chyba nie mają zamiaru nas zaatakować w tym momencie. Słyszałeś może coś o eleksetorach w Abesie? Tak, tak, teraz. Skoro już o tym wspominasz, eleksetor Kallax kierował się na północ z niewielkim oddziałem ludzi i maszyn bojowych. Eleksetor Kallax? A więc dostał awans. Powiedz, jak dawno temu eleksetor tędy przechodził? Kilka dni temu. Teraz są już pewnie w lodowym pałacu w Ksakorze. Czemu tak cię interesują eleksetorzy? Jeśli zaczniesz na nich polować, będziesz miał kłopoty, a nie chciałbym, żebyś ściągał je tutaj. Pytam, żeby móc ich łatwiej unikać. Nie traktuj mnie jak idiotę. Wyglądasz mi na takiego, co chciałby się popisać. Posłuchaj więc mojego ostrzeżenia. Z takim podejściem sprowadzisz śmierć na siebie i swoich bliskich. Od razu, że popisać. Człowiek, kurde, ma wymalowane w pierdziel na twarzy i cały czas jest... Stój! A nikt nie... No dobra, nikt nie może wejść przez przepustki. Kurde, no dobra, no to wracam do Huntera w takim razie. Hunter, nie chcą mnie wpuścić. Zrobisz coś. Idę zagadać do Huntera. Hunter, mam nadzieję, że swój hop. Co prawda będę musiał mu pogołocić skrzynkę. Ale mam nadzieję, że się uda. Tylko oni cały czas siedzą w środku. Po prostu potrzebuję kryształków. Chcę się dostać. Próbowałeś już? Tak. Byłem przy bramie. I odstawiono cię z kwitkiem? Tak. Inaczej by mnie tu nie było. Mogę ci pomóc przedostać się do miasta. To dość ryzykowne. Możesz utknąć tam na dobre, jeśli skonfiskują ci identyfikator. Jak mają w środku teleport, to czemu? Dlaczego nie będę mógł wyjść? Dobra. Tylko żeby nie było tak, jak w przypadku Coopera. Kim jest Cooper? Klerycy wzmocnili kontrolę. Bez ważnego identyfikatora nikt nie przejdzie przez bramę. Ani do środka, ani na zewnątrz. Jak ktoś wyjdzie, to możemy go zadupcyć i zabrać mu identyfikator. Czaję. Kim jest Cooper? To mój znajomy. Zgubił swój identyfikator i nie może wydostać się z miasta. Ale wracając do tematu. Chcesz wejść do środka? Mogę ci załatwić fałszywy identyfikator. Dzięki niemu dostaniesz się do miasta. Ale jak już wejdziesz, musisz przekazać go Cooperowi. Tym samym umożliwiając mu wyjście. Tak jak mówiłem. Pomogę ci, ale ty też musisz mi pomóc. Pasuje ci to? Na bank jest jakieś wyjście ze środka, jak już wejdziemy. Stoi. Daj mi identyfikator, a spotkam się z Cooperem. Dobra, jasne. To szerszy zarys planu. Widzisz, wszystkie puste identyfikatory ma Vic. Zanim więc będę mógł dostarczyć ci identyfikator, ty musisz dostarczyć mi Vica. Okay. Gdzie jest Vic? To dobre pytanie. Nie widziałem go od jakiegoś czasu. Poszedł do ruin poszukać, czy nie ma tam niczego ciekawego i nie wrócił. Jeśli zależy ci na jak najszybszym dostaniu się do miasta, poszukaj go na północnym zachodzie. Sprawdź we wszystkich domach. Pewnie nadal plądruje teren. Północnym zachodzie. Misja nowy identyfikator. I super, bo akurat brakowało mi jakiejś aktywnej misji w miarę takiej, powiedzmy, na mój poziom. I mam nadzieję, że ta będzie na mój poziom, bo jeżeli nie, no to będziemy mieli trochę przypiks.
Brakujący człowiek, nowy Banita, Abessa, zamknięcie, o właśnie, nowy identyfikator. Cyk. Na północ w takim razie, go. Na północ. O, i widzę tutaj jakiegoś expa chodzącego. To mogę wziąć? To wygląda jakby coś... Ligie wodne, mogę. No, kurde! Porobiony! Dobra, to jest jedyny stwór, którego jestem w stanie tak naprawdę porobić bardzo, bardzo szybko i bez większych problemów. Nie robi mi też żadnych, prawie żadnych obrażeń. Inne to ewentualnie, no nie no, szczury mi robią obrażenia i są dosyć mocne. Twarde. Także nie wiem, czy coś jeszcze jestem w stanie ubijać bez większego problemu. Dobra, skorzystamy sobie jak człowiek z mostu, tak patrząc na dół, czy czasem czegoś tam na dole nie ma. I stąpając w miarę powoli, ostrożnie. Prawdopodobnie prędzej czy później natknę się na jakiegoś gówniksa, który będzie overpower. Oh shit, a tu co się stało? Zaczyna się zima z tego co widzę, co? Alex, Alex, Alex. Jest góra Alexu. Trochę więcej Alexu. Alex, Alex, Alex. Kurde, tak to ja mogę chodzić. Boże, jak ja kocham takie rzężenie śniegu pod stopami. Naprawdę. Fajnie to zrobili. A mi się podoba. Dobra, z racji tego, że tutaj jest dosyć dużo śniegu. Wiecie co? Mam radę tam lecieć. Muszę sobie naładować jetpack. Tu jest wąsko, wiesz, Duras? Uważaj. Ej, na wszelki wypadek w ogóle może zapiszmy, bo jak spadnę z tego, skończy mi się paliwo w jetpacku i spadnę z tego, to będzie trochę lipa, nie? Okej. Okay. Można było iść jak cywilizowany człowiek. Ajajajajajaj. Dobra. Mamy jednego szczura. A propos o szczurach była mowa, prawda? O. Do dzieła! Dobra, szczuromas. Radio jakieś jest. Okej. No Duras, no ale weź się niecham. Tylko kurde bij. Dobra, dzięki. No i, no i szczura kurde powiesiłeś na płocie. Co za gość. Jezus Maria, jak skrzeczą te chrząszcze, chrabąszcze. Dobra, coś tutaj jeszcze jest? Nie. Jeszcze widziałem jednego szczurka. Jeszcze widziałem minimum jednego. Oh shit, dwa szczurki. To jak mi pomożesz, to dawaj. Oh shit! No dobra, to jest trochę więcej niż dwa szczurki. Holy, holy! No wycie dunder świsnął. Dobra, dasz sobie tam z nimi radę? No nie wierzę. Dobra, czy one plują czymś? To jest podstawowe pytanie. No muszę od... Ajajajajaj. Dobra, jeden jest out. Dawaj, Duras, dawaj! Ten jest w ogóle nieobity. Okej. Dawaj, Duras! Uda ci się! Wierzę w ciebie! Dobra, jest 1-1. Z tego co widzę. Wow, 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 dobra. Nie jest do końca tak kolorowo. Dawaj, Duras! Ej, pytanie, nie zauważyłem, czy Duras jak bije. Szczury. Aj, nie ruszaj się.
Patrzcie, no co za samego. Strasznie nieprzewidywalne skoki. Okej, okay, dobra, dobra. Ile jedna strzała mi została? W ogóle muszę strzały sobie kupić prędzej czy później. Okej. Ua! Było ciężko. Ale okej, okay, daliśmy radę. Znaczy Duras może dał radę w dużej mierze. Ciebie to zrobię. Bo czemu nie? Zawsze to ile? Dwa doświadczenia. Czyli jednak trochę więcej tych szczurów tutaj było niż myślałem. No trudno. Ale jak widzę, ludzie są tutaj pochowani. Stara moneta. Kiepski pomysł. Z tego co widzę, to tu jest jakby wejście na dół. Znaczy wejście. Taka dziura. Put. Dzbanek. Człowiek wchodzi do domu i od razu pierwsze co robi, to zapierdziela. Maruder. Aha. Ktoś tu niestety został zabity. A nawet i nie jeden. Bo wszyscy. Ua. Suche mięso. O, akurat suche mięso nam się przyda. Do jednego z questów. Receptura. Trochę dzbanków. Oczywiście gdzieś tam później posprzedajemy. Lampa naftowa. Z tego co słyszę, jest to jakiś... A, nie żyje ten cały wicek. Przeczekamy do rana, żeby sobie zregenerować hapsy. Jakby coś miało nam wyskoczyć na twarz, to lepiej być przygotowanym na to z dużą ilością hapsów. To radio cały czas gra. Ja mówię, kto tutaj kurde gada? Bo ktoś, kto zrobił tak duży... rozpierdziel wśród tych gości. Ustelniczka. I całkiem ciekawie tutaj widzę... Wygląda. Nie, ławka. Lutuj tego typu. Pustelnik, który oferuje nam... O, świetnie, wytrych, tylko jeszcze wypadałoby umieć otwierać zamki. Nie, siadaj na tej ławce! Jejku. Chciałem jeszcze dzbanek wziąć. Okej. Okay. Mana. Czyli co, wracamy do gościa i mówimy mu, ej, wiesz co? Niestety, twój gość nie żyje. Ale nie zwróciłem uwagi, czy zabraliśmy od niego to, co potrzebowaliśmy. Oho, jakieś shieldy. Tam są ewidentnie albowie. Nie mam zamiaru do nich się w żadnym wypadku zbliżać. Może najpierw zajmijmy się klerykami, później ewentualnie banitami, a dopiero później będziemy mogli się mierzyć z albami, mam takie wrażenie. Bo w tym momencie to raczej nie są oni na nasz poziom. Albo my na ich bardziej. My na ich. Jesteśmy zbyt cięcy w kostkach. Dobra, Hunter. Słuchaj, mam złą wiadomość. Mój kumpel nie żyje. Wick is dead. Ale jak to zdech? Ktoś musi tam iść. Ale widzieliście, jak wbiłem przez ten, przez okno? Wick nie żyje, ale znalazłem przy nim identyfikatory. Okay. Nie żyje? Cholera. Mówiłem mu, że bez względu na to, co może znaleźć, nie warto ryzykować. Ale on dla kasy zrobiłby wszystko, byle tylko zgarnąć chociaż dwa kasztorki. Serio, szczury go zabiły? No cóż, daj mi te puste identyfikatory. Zaraz coś z nich przygotuję. Okej. Okay. I gotowe. Identyfikator raz. Thank you very much. I daj mi fałszywy identyfikator? Daj mi fałszywy identyfikator. Dobrze, poczekaj chwilę. Najpierw musimy dodać twoje zdjęcie. Mam się uśmiechnąć? Gotowe. To twój identyfikator. A to identyfikator dla Coopera. Daj mu go. Czyli mamy dwa. Tylko pilnuj się, żeby klerycy tego nie znaleźli, ani nie zobaczyli, jak mu to dajesz. Zrób to, jak tylko znajdziesz się w mieście. Cooper ryzykował wystarczająco długo. Nie chcę, żeby go przetrzymywali, a tym bardziej, by sugestorzy zrobili z niego warzywo. Świetnie. Ciekawe, czym było to miejsce. Dobrze. To wszystko prowadzi do tego,
że chciałbym odupić twoją skrzynię. Wiesz? Tylko muszę się nauczyć od kogoś otwierania zamków. I nie wiem, czy wśród kleryków będzie ktoś, kto będzie w stanie mnie nauczyć. Rzemiosła. I teraz pytanie, jak gość zareaguje na wieść o tym, że mam identyfikator. Czy rozpozna fałszywy? Stój, ani nikt nie... Okej. Okay. Aha, wiesz, że tuż przy bramie sprzedają podróbki identyfikatorów. Jak go sprzedać można? Aha. Mam identyfikator. Przepuść mnie. Tak? Myślałem, że znam każdego, kto jest zarejestrowany. A ty pytałeś się mnie już wcześniej o identyfikator. Gadaj, skąd go masz? Nie powiem. Jest mój, w końcu udało mi się go zdobyć. Musieli go podmienić. Należał do mojego brata. Pożyczył mi go. Wiesz, że tak to nie działa? Identyfikatora może używać jedynie osoba, która go dostała. Gdybyś mi nie powiedział, w życiu bym się nie domyślił. Ten ktoś na zdjęciu wygląda zupełnie jak ty. Moglibyście być bliźniakami. No dobra, wpuszczę cię. A kurde, ale go oszukałem. Zanim wejdziesz, muszę ci powiedzieć o pewnych zasadach. Oh yeah. Przede wszystkim, trzymaj się z dala od generatorów. Wolno je ruszać tylko technikom. To właśnie z powodu tych zabezpieczeń musimy mieć oko na identyfikatory. Więc jeśli napotkasz kogokolwiek bez odpowiednich dokumentów, natychmiast zgłoś go nam. Erich już się nim zajmie. Porządek w mieście utrzymamy jedynie dzięki współpracy. Dzięki temu miasto jest bezpieczne. Takie były założenia Wielkiej Rady Magalana. Powierzyła ona w ręce kleryków odpowiedzialność za niezależność miasta. To znaczy, że wszyscy są tu mile widziani, o ile nie powodują problemów. A zatem zachowuj się spokojnie. Nasi sugestorzy i tak już mają pełne ręce roboty. I to chyba wszystko. Możesz przejść. Dzięki. Kurde, ale go zrobiłem! Wspomniałeś o Radzie Magalana, gdzie mogę znaleźć Ericha, kim jest sugestor, o właśnie, podobno zacznijmy... Kim jest sugestor, kim to jest mnie interesuje. Sugestor? Dzięki naszym sugestorom strażnicy, w mieście panuje tak? spokój. Jeśli ktoś sprawia kłopoty, to albo go wyrzucamy, albo wysyłamy sugestorom, żeby go nieco przytemperowali. Bez obaw, to pozytywny proces, który sprawia, że zaczynasz cieszyć się życiem. Ja, na pewno, już wam wierzę. Nie polecam go. No właśnie. Podobno zatrzymujecie w środku ludzi, którzy nie są w stanie się zidentyfikować. Oczywiście, potrzebujesz identyfikatora, żeby wejść, ale też, żeby wyjść. Ważne, żeby była równowaga. Wszyscy muszą być zarejestrowani. Ciężko pracowaliśmy, aby to wszystko zorganizować. Nie możemy pozwolić, żeby zniweczyła to banda szkodników. Tymi, którzy próbują obejść nasze wymagania, zajmują się sugestorzy. Okej, gdzie znajdę Ericha? Gdzie mogę znaleźć Ericha? Podążaj ścieżką prowadzącą przez środek miasta. Tam powinieneś go spotkać. Dobrze. A co dzieje się w mieście? Masz jakieś zadanka dla mnie? W tej chwili nic, ale sytuacja jest napięta. Co, ze spowodu Albów? Było niedobrze jeszcze zanim pojawili się separatyści Albów. Oni jedynie włożyli kij w mrowisko. Ale przecież mamy być schronieniem, więc to jasne, że ktoś postanowił ich wpuścić. Albów? Ilu separatystów przebywa w mieście? Zbyt wielu. O. Alb zawsze pozostanie Albem. Wciąż ćpają Elex. Kwestią czasu pozostaje, kiedy zwrócą się przeciw nam. Nie wiem, czego tutaj szukają. Słyszałem, że część z nich założyła bazę na zachód od Abessy. Mogli więc pójść tam. Gdybyśmy nie byli tak zajęci, wyśledzilibyśmy ich i oczyścili z nich Abessę. Nie chcielibyśmy, żeby w Ksakorze pomyśleli, że ukrywamy rebeliantów. Wspomniałeś o Radzie Magalana. Wielkiej Radzie. Jeśli chcesz poznać na ten temat więcej szczegółów, porozmawiaj z sędzią Aloysem. Ja nie znam się aż tak dobrze na historii. A kim jest Alois? Kim jest Alois? Alois to sędzia, który zarządza miastem. Znajdziesz się nazywa sędzią, lubi tak? przebywać w pobliżu generatorów. Okej, okay. Dzięki wielkie. Można wchodzić. 200. Wejdź do miasta pod kopułą. Wow, no jest tu zgoła inaczej. Powiem wam szczerze, idą jakieś tutaj kabelki, ale patrzcie jak ładnie ułożone i spięte tak po boku, nie idą przez środek. Bardzo mi się to podoba. Jakie wielkie dynie! GMO jak nic! No dynie z GMO, ja wam to mówię. Kto widział takie dynie wielkie? Nie ma opcji, żeby takie normalne wyrosły, naturalne. Na ban GMO. Banita, okej. Okay.
Ej, widzę, że kurde, klerycy nie są tacy źli. Przyjmują separatystów, czy tam rebeliantów, jak zwał, tak zwał, albów. Jest tu jakiś banita. Jakoś wielce się z nimi nie sprzeczają, ale są otwarci na to wszystko. To mi się bardzo, bardzo podoba. Jest i Cooper. Dobra. Słuchajcie. Czego chcesz? Wspierasz kleryków, czy chcesz się ich pozbyć? Nie. Ty, nie, jestem... Walisz prosto z mostu, co? Odpowiesz mi, czy nie? No i teraz właśnie jest problem, bo nie do końca wiem, co mu powiedzieć. Mam wrażenie, że gość raczej jest przeciwko klerykom, bo niby zatrzymali go w mieście, a przynajmniej tak twierdzi Hunter. Więc powiedzmy, że jesteśmy przeciwko. Jestem przeciwny klerykom. Świetnie. Mówisz do rzeczy. Mówią, że ich rolą jest pilnowanie porządku i bezpieczeństwa. Ale tak naprawdę chodzi im tylko o zwiększenie wpływów Ignadonu w Abessie. Kontrolowanie wejść i wyjść to dopiero początek. Myślisz, że to z powodu zbliżających się albów? A co jeśli wyznawcy Kalana planują inwazję tylnymi drzwiami? Okej. Albowie są większym zagrożeniem niż klerycy. Egzekucje, konwertery, tortury, wiesz mi, poznałem całe to gówno. Albom chodzi wyłącznie o Elex, a z tego co wiem, w mieście nie ma go więcej niż w innych miejscach. Po co więc mieliby atakować dobrze uzbrojone stanowisko, skoro mogą sobie poużywać gdzie indziej? Albowie chcą cały Elex, cały, bez względu na lokalizację. Nie będziemy im przeszkadzać. Nam nie zależy na Elexie, powinni to zrozumieć. Będą nas atakować bez sensu. Mówię ci, to klerycy. Okej. Przysyła mnie Hunter. Dlaczego nie przyszedł sam? Bał się, że jeśli go złapią, to już nie wypuszczą z miasta. Chcesz powiedzieć, że obawia się skończyć dokładnie tak jak ja? Tak. Chrzanić to. Przynajmniej sugestorzy jeszcze mnie nie znaleźli. Czy masz coś dla mnie? Daj. Tak. Mam coś dla ciebie. Dzięki. Już zaczynałem myśleć, że nigdy nie wydostanę się z tej zakleryczałej dziury. Co? Wybrałeś jedną ze stron. Nie wiem, czy Hunter coś ci obiecał. W każdym razie oto moje podziękowanie. Przysłużyłeś się dobrej sprawie, wierz mi. Jak to? Jak to wybrałem jedną ze stron? Nie! Chciałem gościowi tylko zrobić... Koniec końców, to ty mnie tu wpuścisz. Wypełnić jakby... Ale nie mogę ci zdradzić naszego planu. Kopuła musi zniknąć, sam rozumiesz. Nie wolno dopuścić do tego, by klerycy zdobyli Abessę. Kurde... Nie chciałem! Nie chciałem! Shit. Nie chciałem podejmować żadnych kroków takich drastycznych, tudzież opowiadać się po jednej ze stron jeszcze. Ale dobra, mam nadzieję, że wyjdzie i bez większego problemu. Tak, wyjdzie bez większego problemu. Okej, dobra. Jeśli chociaż połowa dobra, tego słuchajcie, jest prawdą. Tutaj sobie skończymy. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.